Wymiany świetlówki liniowej na tuby LED możemy dokonać na wiele sposobów. W tym filmie wymiana 1 do 1, czyli bez zmiany oprzewodowania. Zapraszam na film. Proszę nie zapomnieć o subskrypcji, komentarzu, łapce. Jest to tuba tak zwana krótka, odpowiadająca mocy świetlówki liniowej 18 W. Moc tej tuby to 8 W. Na etykiecie wyszczególnione są wszystkie jej parametry. Mamy tu też informację, w jaki sposób można ją zasilić. Pierwszy sposób pokazałem już w poprzednim filmie. Polegał on na całkowitej eliminacji wszelkich podzespołów w lampie. Drugi sposób możliwy jest wtedy, gdy mamy do czynienia z balastem tzw. magnetycznym, czyli gdy w oprawie świetlówkowej został zastosowany zapłonnik. Tej metody nie można zastosować w lampach ze statecznikiem elektronicznym. Jest to tuba LED firmy Pollux. T8 oznacza średnicę rury, która wynosi 26 mm, a trzonki mają oznaczenie G13. W komplecie znajduje się urządzenie przypominające z wyglądu zapłonnik. Jednak po zdjęciu obudowy okazuje się, że jest to tylko zwykły mostek. Strona tuby, do której ma być przyłączone zasilanie, oznaczona jest naklejką. Aby dodatkowo rozpoznać, z której strony jest zasilanie, można przemierzyć ohmomierzem. Z jednej strony trzonek G13 powinien mieć piny zwarte i ohmomierz powinien pokazać minimalną rezystancję, bliską zeru. Od strony zasilania rezystancja będzie już o wiele, wiele większa, liczona w megaohmach. Świetlówka liniowa wyjęta z oprawy. Włóżmy teraz tubę LED, ale na razie bez jakichkolwiek dodatkowych zmian. Zobaczymy, czy będzie się świecić. Przy wkładaniu lampy należy zwrócić uwagę na to, aby pasek, który jest widoczny na rurze, był skierowany do dołu lampy. Inaczej będzie widoczny. Zasilanie włączone. Lampa świeci, ale miga. Obracanie nic nie dało. Dalej miga. Powodem jest niewymontowany zapłonnik. Trzeba go zastąpić zworą, nazywaną LED starter. I jak widać, tuba LED świeci teraz normalnie. Po jej odwróceniu nic się nie zmienia, dalej świeci. Czyli nie ma znaczenia, z której strony tuby LED jest zasilanie w tym układzie. Zwora zamiast zapłonnika jest teraz elementem obwodu, bez którego tuba LED nie świeci. Lampa świeci, ale pozostał w niej jeszcze kondensator i statecznik. Czy mają one jakiś wpływ na działanie lampy? Na opakowaniu widniała moc 8 W. Wattomierz pokazuje 8,4 W. Napięcie zasilania, częstotliwość,
natężenie prądu w obwodzie, które wynosi 257 mA. Współczynnik mocy cosinus φ zaledwie 1/10. Usuniemy teraz z obwodu tuby kondensator. W tej konkretnej lampie jest on przyłączony do zasilania równolegle. Przecięcie jednego z przewodów eliminuje go z układu. Lampa świeci tak samo, ale parametry się zmieniły. Moc pobrana spadła o 1 W do 7,5 W. Natężenie prądu w obwodzie zmalało do 40 mA, a współczynnik mocy wzrósł aż do 73 setnych. Wniosek z tego taki, że podłączony równolegle kondensator pogarsza właściwości tego obwodu. Sprawdzimy teraz, czy pozostawienie statecznika w obwodzie ma jakieś znaczenie. Widać na oscyloskopie, że po przejściu przez statecznik przebieg prądu ulega lekkiemu zniekształceniu. Po wyeliminowaniu statecznika z obwodu, czyli zwarciu jego końców, widać lekką poprawę. Po wyeliminowaniu statecznika moc rośnie o 1/10 W, a natężenie prądu wzrasta o 9 mA. Współczynnik mocy nie zmienia się. Można więc uznać, że pozostawienie statecznika nie ma większego wpływu na pracę lampy. Poprawia nawet w niewielkim stopniu parametry tego obwodu. Kondensator podłączony równolegle w tym obwodzie nie wpływa na pracę samej tuby LED, ale wpływa na bilans podłączonego układu. Rachunki za prąd mogą być większe. Natężenie prądu na wejściu tego obwodu z podłączonym kondensatorem to aż 257 mA, gdy tymczasem do pracy tuby LED wystarczy tylko, aby ten prąd wynosił 40 mA. W oprawach świetlówkowych, w której zastosowano kondensator podłączony równolegle do lampy, należy go odłączyć. Sprawdzimy teraz, czy jest potrzeba odłączenia kondensatora, który był podłączony w lampie szeregowo. Takie szeregowe podłączenie kondensatora ze statecznikiem występuje przeważnie w lampach podwójnych. Taki kondensator podłączony jest wtedy do jednego odgałęzienia lampy dla uniknięcia efektów stroboskopowych. Tak wygląda połączenie kondensatora, statecznika, lampy oraz zwory. Jak widać, parametry obwodu z kondensatorem podłączonym szeregowo można porównać z tymi danymi, gdzie kondensator podłączony równolegle został wyeliminowany. A niektóre parametry są nawet lepsze, jak na przykład współczynnik mocy. W tym przypadku wynosi on prawie 1. To jest bardzo dobrym wynikiem. Odłączenie kondensatora, my zrobimy to poprzez jego zmostkowanie, pogarsza te parametry. W przypadku kondensatora podłączonego szeregowo lepiej jest go pozostawić. A jak rozpoznać, który kondensator jest podłączony równolegle, a który szeregowo?
Jeżeli nie można rozpoznać po układzie przewodów, to wypinamy jeden przewód kondensatora i jeżeli lampa dalej świeci, to ten kondensator jest podłączony równolegle. A jeżeli po wypięciu przewodu lampa przestanie świecić, to znaczy, że ten kondensator podłączony jest szeregowo i że można go pozostawić w lampie. Nigdzie nie znalazłem informacji, nawet u producentów, czy w przypadku wymiany świetlówki liniowej na tuby LED należy wymontowywać kondensator. Myślę, że tym filmem wyjaśniłem te kwestie w miarę dostatecznie. Dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Cześć!